my! Trenerze, mamy za sobą mecz półfinałowy z UKS-em, SMS-em Łódź, ale teraz przygotowujemy się do chyba nawet jeszcze bardziej trudnego pojedynku półfinałowego z Legią Warszawa i chciałem się zapytać, jak nastroje w drużynie? No pod względem wymagań mentalnych na pewno jeszcze bardziej trudny, ale nie jest to dla nas, cieszę się z tego, ale nie jest to dla nas nowość, bo rok temu byliśmy na tym samym etapie. Nastroje są bardzo pozytywne. Jesteśmy pełni i chętni, mimo tego, że już jest koniec jakby sezonu dla większości drużyn, to jesteśmy chętni do tego, żeby jeszcze pracować, jeszcze z siebie wykrzesić siły i chęci. Jest atmosfera, jest zapał no i czekamy, przygotowujemy się. Z jednej strony chcemy, żeby to było jak najszybciej, z drugiej strony chcemy, żeby jeszcze ten czas wydłużyć po to, żeby się optymalnie przygotować, ale z drugiej strony wszystko jakby zostało zrobione wcześniej, teraz można tylko coś poszlifować i się optymalnie przygotować do tego, żeby w tym roku rozstrzygnięcie było inne niż w tamtym. Emocje już opadły. Dzisiaj się przygotowujemy, akcja Legia Warszawa. Nie możemy się doczekać tego finału z Legią. A co do SMS-y, to był na pewno bardzo ciężki przeciwnik. No, wygraliśmy ten mecz, ten dwumecz w samej końcówce, można powiedzieć. Na pewno bardzo ciężki mecz, ale bardzo się cieszymy, że wygraliśmy. Rywalem jest Legia Warszawa, z którą rywalizowaliśmy w zeszłym roku w finale, więc zakładam, że chłopaków nie trzeba specjalnie motywować, może część z nich nie pamięta tego pojedynku, ale na pewno koledzy podpowiedzą i sami będą wiedzieć, co najważniejsze i co trzeba zrobić na boisku. Myślę, że wszyscy pamiętają, tylko że nie każdy może pamięta z boiska, bo wszyscy ci chłopcy, którzy są tutaj z nami, byli na tym meczu i w jakiś sposób każdy go przeżył, nawet jak nie brał w nim udziału. Więc oczywiście motywować nie trzeba, no przecież to jest finał Mistrzostw Polski, najwyższy poziom u nas w kraju, jeżeli chodzi o piłkę juniorską i chłopcy doskonale wiedzą, są świadomi tego, o co będą grać. Znowu powiedziałbym bardziej, że trzeba tonować te nastroje. To jest ważne, żeby nie przemotywować, nie? Żeby podejść optymalnie. Musi być stres, ale ten stres musi być taki, który można okiełznać, który spowoduje pełną mobilizację, a nie sparaliżuje każdego z nas. Nie, na pewno nas nie trzeba motywować. My jesteśmy bardzo mocno zmotywowani przed tym spotkaniem. To jest finał jeszcze z Legią Warszawa. No co mogę powiedzieć? No mamy dużą chęć rewanżu i nie możemy się doczekać tego meczu. Bo to będzie bardzo dobre przeżycie i myślę, że szczęśliwe. Ah!